Luis Fernandez odchodzi z Wisły Kraków. Subskrybuj kanał Okiem Wiślaków, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Kontrakt Luisa dobiega końca 30 czerwca. Hiszpan nie zdecydował się na jego przedłużenie, tym samym stał się wolnym zawodnikiem. Fernandez dołączył do Wisły w zimie 2022 roku. Rozegrał w tym czasie 42 mecze strzelając 23 razy i 9 okrotnie asystując. Tym samym stał się trzecim najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii klubu z i Carlitosem. Dziękujemy Ci Luis za wszystko co zrobiłeś dla naszego klubu i życzymy powodzenia na kolejnym etapie kariery.